Głośny protest w Koronowie. Muzycy orkiestry przeciwni zwolnieniu kapelmistrza. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Pan Mirek jest takim ojcem, założycielem naszej orkiestry, więc odebranie nam go jest naprawdę wielkim ciosem. W regulaminie był jeden z punktów, że mogą być tylko dzieci i młodzieży, tylko dzieci z gminy Koronowo. I to był jeden argument. Z czasem zła współpraca między nami wpłynęła na moją piątkową decyzję. O tym, dlaczego nie wszystko w orkiestrze zagrało, za kilka chwil. A od czego zaczynamy? Włocławek przyjął uchwałę o sieci szkół. Debatowaliśmy, oczywiście były pewne uwagi, wskazówki. Do tej pory do kuratorium wpłynęło 113 uchwał. Ani jedna uchwała do tej pory nie została zaopiniowana negatywnie. Sejm ma się zająć ustawą o wycince drzew. Jeżeli będą tak wycinać, to zostaniemy bez niczego. Samorządy oprócz wycinki prowadzą też nowe nasadzenia. Chcemy wyciąć 50 drzew w środku, nasadzić jeszcze tego samego roku nowe lipy. Co stanie się z Bydgoskim Muzeum Farmacji? Niech to miejsce będzie dalej kontynuacją farmacji. Negocjacje trwają. 12 gimnazjów zostanie włączonych do szkół podstawowych. Włocławscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do reformy oświaty. To, jak zapewniają radni i władze miasta, efekt długotrwałych rozmów i spotkań dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli kuratorium i rodziców. Tymczasem gminy do 31 marca muszą przegłosować uchwałę, która dostosuje sieci szkół do nowych zasad. To była jedynie formalność. Radnym udało się dojść do porozumienia. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do reformy oświaty została przyjęta. Staraliśmy się tak budować sieć szkół, aby oczywiście nie likwidować żadnej ze szkół, nie wygaszać tutaj. Staraliśmy się włączyć wszystkie gimnazja do szkół podstawowych. Takie zmiany we Włocławku dotkną 12 szkół gimnazjalnych. Propozycje zostały zatwierdzone. Radni doszli do porozumienia także w sprawie gimnazjum i szkoły podstawowej nr 14. Wstępne plany zakładały połączenie placówek. Nauka miała odbywać się w dwóch budynkach w ramach jednej podstawówki. Nie będzie się odbywała nauka w dwóch budynkach, bo taki był wstępny zamysł Urzędu Miasta i tutaj konsensus został osiągnięty. W szkole podstawowej utworzone zostaną klasy od 0 do 8. Gimnazjum nr 14 będzie stopniowo wygaszane. Uczniowie dokończą tu naukę, później budynek będzie do dyspozycji miasta. Jeden z wariantów przewiduje w przyszłościowo przeniesienie tam zespołu szkół muzycznych. I zobaczymy, na ile technicznie da się to zrealizować. Do 31 marca samorządy muszą podjąć ostateczne uchwały, które dostosują sieć szkół do wprowadzanej reformy. Wcześniej jednak musi ocenić je kurator oświaty. Ani jedna uchwała do tej pory nie została zaopiniowana negatywnie. Natomiast 23 uchwały uzyskały opinię pozytywną, a 26 uchwał uzyskało tak zwaną opinię warunkową. Do tej pory do kuratorium oświaty wpłynęło 113 ze 167 oczekiwanych uchwał. Włocławek, Agata Chyłka. Poznańska prokuratura wszczęła śledztwo w związku z karambolem w Lubiczy Dolnym, niedaleko Torunia, w którym uczestniczyło auto z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Dotyczy ono nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez kierowcę wojskowego pojazdu, żołnierza z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej. Do karambolu, w którym uczestniczyło 8 samochodów, w tym 2 żandarmerii wojskowej, doszło 25 stycznia. Minister Obrony Narodowej wracał wówczas do Warszawy z sympozjum w Toruniu. Jak wynika z relacji świadków, w auta, które zatrzymały się na czerwonym świetle, uderzyła jedna z limuzyn żandarmerii wojskowej. Wszczęte właśnie śledztwo dotyczy kierowcy pojazdu wojskowego marki BMW X5, żołnierza z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie i spowodowania przez niego wypadku, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. Jak informuje prokuratura, w sprawie przesłuchano już kilkunastu świadków zdarzenia, uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny oraz powołano zespół biegłych z zakresu badania i rekonstrukcji wypadków drogowych. Ustawa o ochronie przyrody do poprawki na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają się tym zająć posłowie. Powodem jest nadużywanie prawa do wycinki drzew bez zezwolenia przez osoby sprzedające później działki przedsiębiorcom lub inwestorom. Bydgoszcz, ulica Nowa i zdjęcia od naszego widza. Kilkudziesięcioletnie drzewa znikają z prywatnej posesji.
A to już Toruń i działka wystawiona na sprzedaż. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody od nowego roku pozwalają mieszkańcom na usuwanie drzew i krzewów z własnej posesji bez zgody gminy. Jak widać, wiele osób chętnie z tego korzysta. Niestety po to, by oczyszczoną z drzew działkę od razu sprzedać. A to nadużycie prawa, podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości i zapowiadają zmiany. Ci, którzy wycinają na prywatnych działkach drzewa, licząc na to, że sprzedadzą te działki już bez drzew, z jakimś wielkim przebiciem na działalność gospodarczą, niestety przez ileś lat, prawdopodobnie przez 5 lat, ale to jeszcze będą posłowie i eksperci nad tym pracowali, będą musieli ponieść opłaty tak, jakby to miał zrobić przedsiębiorca, który chciałby wyciąć drzewa do celów gospodarczych. Działacze PiS zapowiadają, że nie będzie powrotu do konieczności otrzymywania zgody na wycinkę przez tych właścicieli, którzy chcą legalnie usunąć drzewo z własnej posesji. Możliwe jednak, że fakt wycinki trzeba będzie zgłosić gminie. Wszystkie propozycje zmian zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Coraz więcej drzew znika jednak także ze względu na decyzję urzędników. Lipowa Aleja przy ulicy Piastowskiej w Toruniu będzie uboższa o 50 drzew, które przeznaczono do wycinki. To jest zła decyzja. No i jeżeli będą tak wycinać, no to zostaniemy bez drzew, bez niczego, bez tak? Bez zieleni. I miasto będzie wyglądać jak betonowe blokowisko i nic więcej z tego nie będzie. Każda decyzja o wycince jest bolesna, ale nie można mówić o samowolce, przyznają pracownicy Urzędu Miasta. Zgodę na każde takie działanie gminom wydaje Urząd Marszałkowski. Według ekspertyzy lipy z ulicy Piastowskiej to drzewa stare, suche i zagrzybione, dlatego mają być stopniowo wymieniane. Chcemy wyciąć 50 drzew w środku, nasadzić jeszcze tego samego roku nowe lipy, potem odczekać jakiś czas, żeby one jakoś tam troszkę wzrosły i usunąć resztę i po prostu wymienić drzewostan. W 2016 roku co najmniej 200 drzew usunięto z powodu inwestycji drogowych, natomiast 900 przez budowę szpitala zespolonego na Bielanach. Kierująca inwestycją spółka w zamian ma w tym roku posadzić prawie 3000 nowych drzew w różnych miejscach Torunia. Miasto zapowiedziało również przywrócenie zieleni przy ulicy Sobieskiego, gdzie drzewa usunięto ze względu na zbyt bliską odległość od torów kolejowych. Chcemy wprowadzić tam zieleń, ale już nie na terenie kolejowym, tylko na terenie gminnym. Niestety ten pasek terenu, to jest w pasie drogowym, jest wąski i szukamy możliwości, opracowana jest dokumentacja. Wymiana starej roślinności na nową odbywa się także w Bydgoszczy. Ostatnio prowadziliśmy wycinkę na Placu Kościeleckich. To była wycinka 6 kasztanowców. To były drzewa chore, więc no, to była konieczność. Natomiast w to miejsce zostaną posadzone nowe, tego samego gatunku. Kilkanaście drzew i blisko 1000 krzewów zostanie posadzonych także w ramach budżetu obywatelskiego. Toruń, Wiktor Sumliński. Chcą grać tylko, kiedy on dyryguje. Kilkadziesiąt osób, muzyków orkiestry, protestowało dzisiaj w Koronowie w obronie kapelmistrza. Mirosław Kordowski w piątek wieczorem został odwołany z funkcji przez dyrektora miejsko-gminnego ośrodka kultury. Teraz sprawą zajmie się burmistrz, który otrzymał petycję nie tylko z prośbą o przywrócenie do pracy kapelmistrza, ale też o odwołanie dyrektora ośrodka kultury. Zamiast instrumentów przynieśli transparenty. W ten sposób chcą pokazać, że nie zgadzają się z decyzją o odsunięciu Mirosława Kordowskiego ze stanowiska kapelmistrza Koronowskiej Orkiestry. W regionie kujawsko-pomorskim nie ma człowieka bardziej wykształconego, który potrafi poprowadzić orkiestrę. Każdy jeden kapelmistrz, który tutaj przyjdzie, będzie mógł pobierać nauki od orkiestrantów, a nie orkiestranci od kapelmistrza. Mirosław Kordowski jest doktorem dyrygentury i adiunktem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To z jego inicjatywy powstała orkiestra w Koronowie, dlatego teraz muzycy stają za nim murem. Jest to człowiek bardzo zdecydowany, on wie czego chce i wie jak do tego dotrzeć. Wie jak dotrzeć do młodzieży, wie jak ją nauczać muzyki, to jest przede wszystkim. Pan Mirek jest takim ojcem, założycielem naszej orkiestry, więc odebranie nam go jest naprawdę wielkim ciosem i bez niego nasza orkiestra tak naprawdę nie jest w stanie funkcjonować na takim poziomie jak teraz.
Orkiestra w 2015 roku zdobyła tytuł najlepszej orkiestry w Europie. Muzycy występowali m.in. na Litwie, w Niemczech i we Włoszech. Jeszcze w lutym zostali uhonorowani przez koronowskich radnych i burmistrza za promocję i kultywowanie tradycji. Zespół tworzą nie tylko muzycy z gminy Koronowo i to zdaniem Mirosława Kordowskiego jest przyczyną jego odwołania. W regulaminie był jeden z punktów, że mogą być tylko dzieci i młodzieży, tylko dzieci z gminy Koronowo. I to był jedyny argument, przez co doszło do całej tej sytuacji, uważam. Michał Sławenta, dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury, uważa, że kapelmistrz nie chciał nawiązać dialogu. Pan Kordowski nie był zatrudniony w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Koronowie, tylko pełnił usługę prowadzenia orkiestry. No i z czasem zła współpraca między nami wpłynęła na moją piątkową decyzję. W złagodzenie konfliktu zaangażował się poseł Kukiz 15 Paweł Skutecki. To nie jest lokalny problem, jeżeli mówimy o orkiestrze, która jest znana w całej Europie, która kilkukrotnie zdobywała medale na ogólnoeuropejskich konkursach. To nie jest lokalny problem. To jest tak, jakby ktoś chciał zlikwidować zespół, nie wiem, Ziemia Bydgoska. Protest muzyków odbył się przed żłobkiem w Koronowie, w którego otwarciu uczestniczył burmistrz Koronowa. Manifestujący wręczyli mu petycję, żądając nie tylko przywrócenia kapelmistrza, ale również odwołania dyrektora ośrodka kultury. Ja myślę, że zawalczyć trzeba o orkiestrę. Natomiast myślę, że tutaj kwestia kapelmistrza nie może być kością niezgody. Zarówno mówię to w stosunku do jednych, jak i drugich. Po jednej i po drugiej stronie, ale rozważę każdą koncepcję. Wkrótce ma zostać ogłoszony konkurs na stanowisko kapelmistrza. Koronowo, Magdalena Niewęgłowska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy jeszcze przed nami? Policja i straż uczą, jak zachowywać się na lodzie. Był zakład, czas na realizację. Słodki wyczyn w Toruniu. Politycy Nowoczesnej o walce ze smogiem. Podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy poseł Michał Stasiński poinformował o wysłaniu do marszałka województwa petycji. Członkowie partii apelują w niej o wymianę starych pieców na spełniające normy ekologiczne. Rola samorządów w ochronie środowiska zdaniem członków Nowoczesnej jest najważniejsza. To one mają narzędzia oraz fundusze, by na przykład dofinansować wymianę pieców na takie, które spełniają normy ekologiczne. Koszty tego, jak mówi Michał Stasiński, i tak będą mniejsze niż walka ze skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczone powietrze kosztuje nas wszystkich rocznie prawie 26 miliardów złotych. Mam tutaj na myśli koszty przede wszystkim leczenia, diagnozy, ciężkich chorób, śmierci ludzi, którzy muszą żyć w powietrzu, którego zapach czujemy. Dlatego politycy wysłali petycję do marszałka województwa, w którym proszą go o podjęcie prac nad uchwałą antysmogową dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się ochroną środowiska twierdzą, że już teraz są programy, które chronią powietrze. Na chwilę obecną jest 9 obowiązujących programów ochrony powietrza. Są to dokumenty, które wskazują, z jakim zanieczyszczeniem mamy do czynienia. Są zdiagnozowane przyczyny. Problem smogu dotyczy przede wszystkim miast i małych miasteczek, gdzie na niewielkiej powierzchni znajduje się wiele budynków ogrzewanych przestarzałymi piecami. Wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz zostaje na stanowisku. Referendum odwoławcze przeprowadzone wczoraj w gminie jest nieważne. Do urn poszło zbyt mało osób, by wynik był wiążący. Spośród ponad 5700 mieszkańców uprawnionych do głosowania do urn poszły 864 osoby. Nie uzyskano tym samym wymaganego minimum, by referendum było wiążące. Za odwołaniem wójta oddano 764 głosy. Procedurę referendum zainicjowali mieszkańcy, których zdaniem wójt podejmował błędne ruchy kadrowe, używał niewłaściwego języka podczas publicznych debat i utracił zaufanie społeczne. W kraju w ciągu ostatnich 3 lat odbyło się 35 referendów odwoławczych, tylko 3 spośród nich były ważne. Muzeum Farmacji w Bydgoszczy grozi zamknięcie. Aptekę, w której mieści się wystawa prezentująca historię tej profesji, po przeszło 160 latach istnienia czeka likwidacja z powodów ekonomicznych. Zbiory muzeum zostały już wycenione. Trwają rozmowy między właścicielem a miastem na temat warunków przejęcia eksponatów. To na przykład jest atlas anatomiczny, który ma ponad 400 lat
co ciekawe, doskonale zachowany. Biblioteka, zielarnia, laboratorium galenowe. W sumie kilka tysięcy eksponatów. Bartłomiej Wodyński gromadził tę kolekcję ponad 40 lat. Muzeum Farmacji w Bydgoszczy, mieszczące się w aptece pod Łabędziem, wkrótce zostanie zamknięte. Aptekę z końcem marca, po ponad 160 latach istnienia, czeka likwidacja. W sąsiedztwie powstała bowiem kolejna sieciowa apteka. Boję się, że tak bogate zbiory, które powinny być w tym miejscu, które jeżeli już apteki ma nie być, to niech to miejsce i ta kamienica, która została przez aptekarza 165 lat temu zbudowana, niech to miejsce będzie dalej kontynuacją farmacji jako muzeum. Zdaniem władz miasta jest szansa, aby muzeum pozostało na ulicy Gdańskiej, czyli w miejscu, w którym obecnie się znajduje. Zbiory zostały już wycenione. Trwają rozmowy między właścicielem a miastem na temat warunków przejęcia eksponatów. Miasto Bydgoszcz jest zainteresowane przejęciem zbiorów i prowadzeniem tam Muzeum Farmacji. W tej chwili prowadzimy rozmowy na temat znalezienia odpowiednich, odpowiadających obu stronom lokali, które mogłyby być w zamian za te zbiory przekazane. Największe Muzeum Farmacji mieści się przy Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Władze Kolegium Medicum UMK także wykazują zainteresowanie zbiorami. W tej sprawie w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie właściciela z władzami uczelni. Rozmowy trwają. Bydgoszcz, Malwina Turek. Więcej o problemach podobnych instytucji w rozmowie dnia. Gościem Grażyny Rakowicz będzie Tomasz Izajasz, nauczyciel historii i kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego. Początek programu o godzinie 19. Policjanci i strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na kruchy lód i instruują, co zrobić, kiedy dojdzie do wypadku. Film instruktażowy znajdą Państwo m.in. na naszej stronie internetowej. A gdzie jeszcze? O tym Jarosław Dąbrowski. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Taka pora, że lód topnieje, mamy dodatnie temperatury od kilku dni, więc ostrzegamy i instruujemy ustami podinspektor Moniki Chlebicz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Nakręciliśmy materiał, który pokazuje, jak przygotować się, jeśli wiem, że będę przebywał na lodzie, na przykład, żeby łowić ryby, co ze sobą zabrać, jak się zabezpieczyć i jak się ratować wtedy, kiedy pode mną lód się załamie. I pokazujemy również, jak udzielać pomocy osobie, jeśli widzimy, że pod nią się ten lód załamał. W aplikacji Pierwsza Pomoc znajdziemy różne instrukcje dla osoby, która tak naprawdę nie ma zbyt dużej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Znajdziemy tam instrukcje, jak tej pomocy udzielić. Jak tej pomocy udzielić? Cały ten film instruktażowy 6-minutowy jest dostępny na naszej stronie www.bydgoszcz.tvp.pl. Tam też można kliknąć w ostatni akapit naszego materiału i przenieść się na stronę policji, gdzie jest możliwa do pobrania ta aplikacja Pierwsza Pomoc od kilku tygodni wprowadzona przez policjantów i strażaków z naszego regionu. Warto wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Jarosław Dąbrowski, dziękuję bardzo. Przypominam, www.bydgoszcz.tvp.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. Kolejne tematy. Rozpoczęto wyburzanie dawnych oddziałów chorób wewnętrznych i chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. To kolejny etap prac związanych z największą inwestycją, tak zwanego medycznego pakietu stulecia. Jego celem jest modernizacja placówek medycznych w regionie. W tym miejscu powstanie nowy budynek, nowoczesny budynek. Ten budynek się nie nadawał do tego, żeby go modernizować. W obiekcie będą się znajdowały wszystkie oddziały szpitala, które są w tej chwili w starym szpitalu. Oprócz tego będzie się znajdowało lądowisko dla śmigłowców, apteka, poczta pneumatyczna i bloki operacyjne. Będą ich 4 bloki operacyjne. Dość długo się przygotowywaliśmy do rozbudowy, dlatego też te prace absolutnie nie powodują zakłóceń w pracy szpitala. Oddziały zostały wyprowadzone do pozostałych lokalizacji. Oddział wewnętrzny na 5., 6. piętro do budynku za mną. Natomiast oddział chemioterapii, który się znajdował, został wyprowadzony do szpitala zakaźnego. 7 kandydatów do fotela dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Ratusz zakończył w piątek nabór ofert na to stanowisko. Wiadomo na pewno, że w konkursie startuje obecny dyrektor bydgoskiej sceny Paweł Wodziński. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród kandydatów jest także były aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy Łukasz Gajdzis.
Oficjalne otwarcie kopert z nazwiskami kandydatów nastąpi 6 marca. Wtedy to urzędnicy sprawdzą je pod względem formalnym. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano 17 marca. Kandydaci mają przedstawić pomysł na działalność teatru w sezonach od 1 września 2017 do sierpnia 2020 roku. Wiadomo, że autorska koncepcja programowo-organizacyjna kandydatów może, a nawet powinna zawierać pomysł na remont sceny, która wymaga pilnej przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Procedurę wyboru dyrektora Teatru Polskiego Bydgoski Ratusz ma zakończyć do 28 kwietnia. A u nas już teraz informacje sportowe i Artur Onacki. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś w sporcie między innymi o przygotowaniach do sportowej wiosny. Piłkarki bydgoskiego KKP przygotowują się do rundy wiosennej pierwszej ligi. Drużyna rozgrywki jesienią zakończyła na 7 miejscu tabeli. Na to złożyły się 2 zwycięstwa i aż 5 remisów. Zawodniczki trenera Adama Górala ciężko pracują w przerwie, by druga część sezonu była bardziej udana. Piłkarki KKP już do tej pory rozegrały kilka sparingów, m.in. z Tucholanką Tuchola, którą pokonały aż 12-0. A do rozpoczęcia rozgrywek pozostał jeszcze niecały miesiąc. Jakie dalsze plany przygotowawcze ma zespół? O tym dowiemy się w sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. W tłusty czwartek padła obietnica, dzisiaj była próba jej realizacji. Toruński radny PiS Michał Jakubaszek podjął się szczególnego wyzwania. Zadeklarował, że zje tyle pączków, ile osób polubi jego zdjęcie na portalu społecznościowym. Zamiast 600 zjadł 5. Ale żaden pączek się nie zmarnował. Ze wsparciem przyszła młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Toruniu. Pączki piekliśmy, smażyliśmy dokładnie rzecz biorąc, od godziny 6 do 10. Ale widzę, że trochę mniejsze są, jakaś... Tak troszeczkę po starej znajomości tutaj radnemu chcieliśmy trochę ułatwić i żeby udało się jak najwięcej zjeść, a także żeby wszystkim było wygodnie wziąć do ręki. Uważałam, że to jest fantastyczny pomysł. Pan Michał Jakubaszek stwierdził, że nie da rady 600 pączków zjeść. A my powiedzieliśmy, że my pomożemy. Jak ten pączek? Bardzo dobry, smaczny, są świeże, bardzo pyszne. Z czym? Z marmoladą. Pączki pokonały mnie. No to miał być żart oczywiście, bo kiedy umieszczałem zdjęcie z taką deklaracją na Facebooku, to nie spodziewałem się, że następnego dnia już będzie kilkaset lajków. Ale no, skoro się słowo rzekło, to przynajmniej próbowałem tego słowa dotrzymać. Radny pokonany przez pączki. A na koniec informacje o pogodzie. Dzisiaj mieliśmy już prawdziwy przedsmak wiosny. Czy czas już na główne danie? O tym Magda Żakowska. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ciepłe powietrze popłynie nie przez jeden, nie przez dwa dni, ale przez dłuższy okres czasu, w nocy będą 3-4 stopnie, w ciągu dnia nawet 10, to myślę, że jak najbardziej możemy oczekiwać już podania przez pogodę głównego dania. Co więcej, powinno być to danie bardzo barwne i kolorowe. Wysoka temperatura i częste opady deszczu w najbliższych dniach sprzyjać będą roślinom, które w każdej chwili rozpoczną okres wegetacji. Powiew wiosny wyczuły już zwierzęta i do regionu wracają kolejne ptasie zwiastuny. Tym razem w postaci klucza żurawi, a po takich zwiastunach możemy odliczać już chwile, które pozostały do eksplozji barw. Szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Ja zapraszała Magda Żakowska. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Włocławek przyjął uchwałę o sieci szkół. Debatowaliśmy, oczywiście były pewne uwagi, wskazówki. Do tej pory do kuratorium wpłynęło 113 uchwał. Ani jedna uchwała do tej pory nie została zaopiniowana negatywnie. Sejm ma się zająć ustawą o wycince drzew. Jeżeli będą tak wycinać, no to zostaniemy bez drzew, bez niczego. Samorządy oprócz wycinki prowadzą też nowe nasadzenia. Chcemy wyciąć 50 drzew w środku, nasadzić jeszcze tego samego roku nowe lipy. Co stanie się z Bydgoskim Muzeum Farmacji? Niech to miejsce będzie dalej kontynuacją farmacji. Negocjacje trwają.
zanim się pożegnamy, jeszcze zaproszenie na program Dobrze Wiedzieć. W najbliższym programie autorzy sprawdzą, jakiej jakości wodę zwykle pijemy. Czy jest dobra? Jak powinniśmy zadbać o to, aby nie zabrakło nam wody? Czyli o co chodzi z deszczówką? Dobrze Wiedzieć na naszej antenie jutro o 17.35. A w głównym wydaniu zbliżeń to wszystko. Zapraszam Państwa jeszcze raz o 21.30. Do zobaczenia.